Dzień dobry, nazywam się Izabela Podlaska-Konkel z portalu czary.pl i przedstawię Państwu horoskop tygodniowy na dni od 6 do 12 marca 2017 roku. W tym tygodniu bardzo dużo się będzie działo na niebie. Będziemy czuć powoli zbliżającą się pełnię Księżyca, która nastąpi w weekend, ale w pierwszej połowie tygodnia też będziemy mieli wiele różnych atrakcji. We wtorek Słońce ustawi się w koniunkcji z Merkurem, a to jest bardzo dobry dzień na spotykanie się z ludźmi, załatwianie ważnych spraw i pierwsza połowa tygodnia w ogóle będzie sprzyjała realizacji ambitnych planów. Słońce ustawi się też w sekstylu z Plutonem, również Merkury też utworzy sekstyl z Plutonem we wtorek i środę i czwartek, a to oznacza, że będziemy bardziej skłonni do nawiązywania kontaktów, będziemy szybciej dogadywać się z ludźmi i to jest dobry czas, żeby pewne sprawy, pewne ambitne plany przyspieszyć. Od piątku troszeczkę taka leniwsza aura nas czeka. Mars, który ostatnio przez wiele tygodni przebywał w znaku barana, teraz przejdzie do znaku byka, czyli przed nami taki i weekend, ale też najbliższe tygodnie, w których będziemy mniej się spieszyć, bardziej rozsądnie podejmować decyzje i też będziemy bardziej skupieni na zabezpieczaniu spraw materialnych i finansowych. Weekend bardzo emocjonujący, bardzo wyjątkowy, poczeka nas pełnia Księżyca w niedzielę w znaku Panny, a to oznacza, że będziemy się, jedni wezmą się za domowe porządki, a drudzy będą bardziej skłonni do takich bardziej refleksyjnych, do refleksyjnego nastroju. Natomiast na pewno weekend jest bardzo dobry na wyjazdy, spotkania towarzyskie i różne załatwianie spraw rodzinnych. Oprócz niedzieli, która za sprawą kwadratury Merkurego do Saturna nie sprzyja pod dalekim podróżom czy na zaczynaniu nowych spraw. Znaki ogniste, czyli barany, lwy i strzelce, będą w tym tygodniu bardzo energiczne. Mars aż do piątku przebywa jeszcze cały czas w znaku barana, a to oznacza, że przedstawiciele tego znaku zodiaku będą mieli w tym tygodniu bardzo dużo do powiedzenia, będą przebojowi i bardzo dużo rzeczy uda Wam się zrobić. Im bliżej końca tygodnia, tym bardziej będziecie zmęczeni i będziecie potrzebować bardziej odpoczynku i odskoczni od codziennego życia. Lwy natomiast w tym tygodniu będą spokojne, zrównoważone i będą radzić innym, pomagać innym. To jest dobry tydzień, żeby nawiązać nowe przyjaźnie, które potem mogą być potrzebne też w sprawach zawodowych. Strzelce natomiast w tym tygodniu będą troszeczkę rozbiegane. Ta pełnia Księżyca będzie silnie działać na Wasz znak zodiaku już od początku tygodnia, a to oznacza, że odezwą się jakieś stare sprawy, starzy znajomi, stare zobowiązania, które nagle w tym tygodniu trzeba będzie wypełnić, więc dla strzelców to jest bardzo pracowity tydzień, ale też może w tym tygodniu bardzo dużo dobrego się z tego urodzić. Znaki powietrzne, czyli bliźnięta, wagi i wodniki w tym tygodniu będą bardzo pozytywnie nastawione do całego świata. Szczególnie bliźnięta będą chciały poznać nowych ludzi, pójść w nowe miejsce, zrobić coś nowego, natomiast dopiero w drugiej połowie tygodnia mogą znaleźć na to czas. Wagi natomiast w tym tygodniu mają dużo spraw do załatwienia, jeżeli chodzi o zdrowie, o samopoczucie i codzienne sprawy. To jest dobry tydzień, żeby nadrobić zaległości, zapisać się na kontrolne badania i troszeczkę zająć się sobą podczas tej pełni w znaku Panny. Wodniki natomiast będą troszeczkę na bakier ze swoimi zobowiązaniami wobec bliskich. To jest taki tydzień, kiedy wodniki mogą się zbuntować, robić zupełnie coś innego niż inni oczekują, ale na szczęście w drugiej połowie tygodnia czeka Was duża niespodzianka, wodniki, dotycząca spraw uczuciowych. Znaki ziemskie, czyli byki, koziorożce i panny w tym tygodniu będą bardzo dobrze dawać sobie radę nawet ze stresującymi sytuacjami. Szczególnie panny, które w tym tygodniu mają dużo do powiedzenia, dużo do zrobienia, pełnia w Waszym znaku zodiaku sprawi, że będziecie bardziej przebojowi, bardziej skuteczni, ale też musicie się liczyć z jakimiś dodatkowymi obowiązkami czy nerwami, ale na pewno będzie się opłacać. Byki natomiast spędzą bardzo miły, spokojny tydzień. To jest dobry czas na rozrywki, na udane zakupy i zajęcie się sobą, sprawami rodzinnymi. Koziorożce, które może nie będą aż tak opanowane i spokojne jak byki w tym tygodniu, ale na pewno też dużo ugrają dzięki cierpliwości, dokładności i sprawdzaniu wszystkiego 5 razy. Podczas pełni wiele osób robi coś na chybcika, myli się, właśnie koziorożce są w stanie wyłapać błędy, poprawić coś i zapunktować czy u rodziny, czy u pracodawcy.
Znaki wodne, czyli raki, skorpiony i ryby, będą w tym tygodniu bardzo emocjonalnie nastawione do życia. Szczególnie raki będą chciały szukać u bliskich zrozumienia, będą chciały się wygadać, będą chciały się spotkać z przyjaciółmi, żeby w jakiś sposób poprawić sobie humor. W drugiej połowie tygodnia jest bardzo dla Was dobry czas na zakupy, a nawet na krótkie wyjazdy. Skorpiony natomiast w tym tygodniu będą bardziej zajmować się swoim hobby, sprawami przyjaciół, pomyślą o jakichś dalekich wyjazdach i w ogóle się nie przejmą tą nerwową aurą. Te skorpiony, które urodziły się na początku znaku zodiaku, czyli po 23 października, mogą jednak od piątku poczuć taką nerwową aurę, bo Mars od piątku ustawi się naprzeciwko Waszego znaku zodiaku i sprawi, że pewne sprawy nieoczekiwane mogą w weekend zaprzątać Waszą uwagę. Ryby natomiast w tym tygodniu mają swój czas. Pełnia w znaku panny naprzeciwko Waszego znaku zodiaku sprawi, że Wasze uczucia, emocje będą bardzo silne. Dla ryb, które szukają swojej drugiej połowy, to jest bardzo dobry tydzień, żeby zdecydować się, tak, w którym kierunku, w jakiej osobie widzicie ten ideał i intensywnie go zacząć szukać. Wszystkim znakom zodiaku życzę udanego tygodnia, a po więcej horoskopów i wróżb zapraszam na www.czary.pl.